Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipki. Dzisiaj ponownie znajdujemy się w Drewleksie, drugim. Moi drodzy, idziemy szybko do naszego kapitana, którego imienia znowu już zapomniałem. Potem pójdziemy do Falka, ponieważ może będziemy mieli u niego jakąś misję. Tjalk właśnie, Tjalk i Falk. A potem spróbujemy odbić Foxa z fortu, który teoretycznie wcale w forcie nie był, ale nagle się tam znalazł. Dobrze, wiecie jak to wyglądało. Okej. Nie możemy powiedzieć o Falku. To już mówiłem o tym, że Falk do nas dołączył? Możliwe, no cóż. Mniejsza o to. Wiecie, komu mi tutaj brakuje trochę? Naszej koleżanki od Albów. Naszej Alpki. Gdzieś ją wiało, mam wrażenie. A, ale jest Falk. Chciałbym kontynuować badania. Pomożesz mi? Tak się umówiliśmy. Doskonale. Prędko ci więc wyjaśnię, na czym polega mój następny eksperyment. Jak już wiesz, dokładam starań, aby bardziej przypominać człowieka. Ludzi od innych istot odróżnia to, że bezinteresownie dzielą się własnym dobytkiem. Mogę znowu zacząć rozmowę na temat tego, czy rzeczywiście dawanie rzeczy jest całkowicie bezinteresowne. Czy rzeczywiście nic za tym nie zyskujemy, bo moim zdaniem nie jest to bezinteresowne. Jest to często bezinteresowne z perspektywy tego, że nie oczekujemy czegoś od innych koniecznie, tego typu altruistyczne zachowania, ale one nie są bezinteresowne z perspektywy nas jako ludzi. Natomiast też nie jest to do końca prawda. Jeśli chodzi o zwierzęta, też się to pojawia. Właśnie mój Grimmsfin czasami troszkę odwala. Tak to się zmienia nagle z czarny koszul na białe, bo zaczyna się robić ciepło. Niemniej. Jest okropny. Czy mam takie okropne opcje tutaj czasami? Nie sądzę, że altruizm jest koniecznie wyłącznie ludzki. Ja mówię, nawet altruizm u ludzi nie jest całkowicie bezinteresowny. Albo przynajmniej taką postawę ja przyjmuję i to jest moja opinia na temat altruizmu. Przynajmniej moje rozumienie altruizmu. Czyli twoim zdaniem przejaw altruizmu zbliży cię do człowieczeństwa? Przyznaję, to dość złożona sprawa. Zmagamy się tu z pewnym brakiem logiki. Czy altruizm jako koncepcję da się przepisać na algorytm? Nie mam zielonego pojęcia. Ja również. Dlatego też pragnę nabyć takie doświadczenie i przeanalizować jego przebieg. Czyli zamierzasz podarować komuś swoje rzeczy? Tak. Nie rozmawiamy wcale o niczym skomplikowanym. Mógłbym między innymi odstąpić komuś jedzenie. Jak na to wpadłeś? Już kiedyś całkiem się to udało. Problem w tym, że jako cyborg nie musisz jeść. Częstując kogoś swoimi zapasami, nie odkryjesz tajników ludzkiej natury. Proszę, rozwiń. Twój dobry uczynek powinien być szlachetny. Ofiarowując komuś jedzenie, które i tak na nic ci się nie przyda, nie staniesz się lepszy. Rozumiem. W takim razie, co gdybym je sprzedał, zamiast rozdawać? Wtedy całkowicie minąłbyś się z celem. Dobrze. Zróbmy więc tak, jak planowaliśmy. Potrzebuję trochę pożywienia, na przykład mięsa. Znajdziesz je bez wysiłku. Niestety, kompletnie się na tym nie znam. Poratujesz mnie? Okej, czyli my mamy jemu dać jedzenie, żeby zrozumiał, czym jest altruizm. Wydaje mi się, że to akurat... Czy to nie jest... kolejne pytanie. Czy to jest rzeczywiście altruizm, czy to jest po prostu pomoc społeczności, która dzięki czemu po prostu jako społeczność zyskamy, jako my, jednostka, też zyskamy w tym... w szerszej perspektywie. Możemy stracić teraz 10 sztuk mięsa, dzięki temu, że ktoś je dostanie i ktoś będzie dalej częścią społeczności, będzie żył w tej społeczności, będzie wiedział, że będzie mógł liczyć na innych i sam potem też się do tej społeczności dorzuci, że my na tym rzeczywiście nie zyskamy w ten czy inny sposób. To jest właśnie problem definicji altruizmu, która jest, ona istnieje, ale pytanie, jak rzeczywiście jest trafna z perspektywy szerszej perspektywy, co powinniśmy rzeczywiście nazywać altruizmem. To są bardzo filozoficzne pytania, paradoksalnie, które są bardzo ciężkie do odpowiedzenia. Ja na przykład uważam, że cokolwiek altruistycznego, co robię,
nie jest rzeczywiście w pełni altruistyczne. Czy zyskuję na tym ja z perspektywy jakiejś własnej moralnej, z perspektywy jakiegoś systemu nagrody wewnętrznego, czy jest to z perspektywy społeczności, do której się dorzucam, czy jest to z perspektywy tego, żeby w czyichś oczach uzyskać jakieś nie fizyczne, nie... nie wiem, jak się tłumaczy słowo, czy wyraźnie non-tangible. Z języka angielskiego na język polski. Ale to są takie niefizyczne, nie... mierzalne rzeczy, może niemierzalne to jest dobre słowo, niemierzalne zyski mam z tego czynu. Czy on rzeczywiście nadal jest altruistyczny? To są pytania, które są ciężkie do odpowiedzenia. Moim zdaniem nie. Ja jestem, może jest to skrajne podejście, ale moim zdaniem po prostu altruizm nie jest nigdy rzeczywiście tym, czym próbujemy go opisać. Zawsze jest coś, co będziemy mogli przypisać jako nie, to nie jest altruistyczne podejście. Nie, zawsze na tym osoba w jakiś sposób zyska. Tak jak mówię, czy wewnętrznie, czy z perspektywy duchowej, czy religijnej, czy z perspektywy jakiejkolwiek innej. Jeśli dobrze pamiętam, to po prostu altruizm to jest coś, gdzie nie oczekujemy żadnych zysków. Może właśnie. Tylko pytanie, czy my podświadomie przypadkiem nie robimy tego? Wiecie, to jest troszeczkę jak lubię słodkie. Dlaczego lubię słodkie? Dlatego, że daje energię. Bo mój organizm wie, że tam są cukry. Albo nie wiem, lubię rzeczy z tłuszczem, ponieważ tam jest tłuszcz, tam jest energia, która wewnętrznie wiem, w sensie mój organizm wie, że da mi więcej energii, będę mógł ją zmagazynować. Co pokazuje moja druga i trzecia broda, tak? Okej, okay, naśmiewanie się z własnej wagi odhaczone. Pierwsze od wieków. I czy to nie jest właśnie ten ośrodek nagrody nie jest w tym momencie aktywowany? Czy my tego nie robimy podświadomie? Niby nie oczekujemy niczego, ale wiemy, że dostaniemy ten boost energii. Tak jak mówię, nie... podświadomie o tym po prostu wiemy, ale nie myślimy o tym momencie wykonywania tej czynności. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę ciężko mi powiedzieć. Mniejsza. W porządku, postaram się. 10 porcji chyba wystarczy. Gdy już je pozyskasz, chętnie je od ciebie odbiorę. Dajmy mu je. Proszę, oto 10 porcji mięsa. Świetnie, pora je rozdać. Sugeruję, abyś obdarował nimi osoby, których przyjaźń sobie cenisz. Wtedy wszystko nabierze większego sensu. Podpowiedz mi kogoś. Tjalk to dość krzepki wojownik. Jeśli zaoferujesz mu soczysty kawał mięsa, bez dwóch zdań się ucieszy. Ciekawy wybór. On jednak raczej nie potrzebuje pomocy. Kto jeszcze chodzi ci po głowie? Co sądzisz o myśliwych? Ciężko pracują, by wyżywić mieszkańców Bastionu. Nie jestem przekonany. Kto jak kto, ale oni bez wątpienia potrafią sami się zaopatrzyć w zapasy. Owszem. Mimo to twój czyn oszczędziłby im wiele trudu. Czy wtedy zachowywałbym się bezinteresownie? W jakimś stopniu. O kaję bym się nie martwił. Surowe mięso raczej na nic jej się nie przyda. Może Zouza? Nie, lepiej zostawić ją w spokoju. Prawdopodobnie prędzej wyrwałaby ci rękę. Twoim zdaniem, składając jej taką propozycję, zasługiwałbym na karę? Z jej punktu widzenia? Jak najbardziej. Istnieje cała masa innych kandydatów, ale... mój dron bojowy się do tego nie nadaje. Już lepiej byś zrobił, zachowując mięso dla siebie. Na pewno? A co, jeśli właśnie takiego doświadczenia mi brakuje? Sugerowałbym, żebyś przede wszystkim odezwał się do wymienionych osób. Doskonale. W takim razie do dzieła. Chyba nie będziesz miał już ze mnie pożytku. W końcu chcesz zostać miłosiernym altruistą. Zaiste. Niemniej jednak sam nieprędko się połapię, w jaki sposób powinienem wyrazić swoje zamiary. Wolałbym mieć swojego mentora przy sobie. W porządku. Skoro nalegasz, zajmijmy się tym razem. Pokażę ci, kto zasługuje na podarunek. Dziękuję ci. Twoje wsparcie jest nieocenione. Ojejku. Powiem wam tak, w wersji angielskiej to by brzmiało jeszcze gorzej. Tu jest...
Mam wrażenie, że to jest ukryty smaczek, którego niewiele, który niewiele osób łapie. Na pewno nie w języku polskim. Surowe mięso w języku angielskim będziemy tłumaczyli prawdopodobnie jako raw meat. Raw meat w slangu. No to jest poziom, moi drodzy, nieistniejącego już gimnazjum, jeśli chodzi o poziom żartów, ale w slangu oznacza po prostu penisa i wyobraźcie sobie oferowanie czegoś takiego za ołzie. Jestem przekonany, że o to w tym wszystkim chodziło i dlatego chciałbym mu wyrwać rękę. Pomijając to, że po prostu w języku angielskim to robi tak wiele dobrego, ojejku, to jest tak dobrze napisane akurat. Szkoda, że nie w języku polskim. Nie da się po prostu tego przetłumaczyć. Ojeju. Może gdyby zamiast surowego mięsa prosił nas o to, żebyśmy przywieźli jakieś parówy czy coś, to by było lepsze. Bo kiełbasy, surową kiełbasę. Ojej. Może wtedy by to miało więcej sensu. Przepraszam. Ale mnie to akurat rozbawiło, muszę przyznać. Dobra, czy Falk będzie szedł sam, czy mamy iść z nim, bo nie jestem pewien teraz. Tak on się wraca, więc chyba będziemy musieli po prostu go z sobą wziąć. A w takim razie chodźmy, pogadamy z kim się tam da. O, jestem ta nasza Alpka, zobaczmy czy w ogóle ona będzie miała dla nas coś, czy będzie miała jakąś misję albo cokolwiek. Nie specjalnie. Era. Słuchaj, mam do ciebie kolejną prośbę. Chciałabym się przyjrzeć strategicznym planom berserków. Wcale mnie to nie dziwi. Wiesz może, gdzie je znajdziemy? Gdzieś w okolicy fortu w Tawarze kręci się grupa berserków. Powinniśmy rzucić na to okiem. Klerycy to filantropi i odznaczają się sporą empatią. Przepraszam, nie zamierzałem ci przeszkadzać. Po prostu... Albowie pochodzą od kleryków. Ja tylko... Nasi bracia i siostry są w stanie wiele nas nauczyć. To prawda, chciałbym jednak... No to... w porządku? Dzięki, ale nie skorzystam. Okej, wybaczcie, co się pomieszało. Nie ma za co. Do usług. Co za rozczarowanie. Nawet nie zdołam opisać tych uczuć. Nie sądziłem, że to możliwe w przypadku cyborga. Pozwolę sobie przemilczeć ten temat. Może ruszajmy dalej i znajdźmy lepszego kandydata. To się pomieszało, miałem takie przeswie, co ten Falk gada do niej. Ale też samo rozczarowanie jest już uczuciem, więc... Falk w rzeczywistości... Czekajcie, to jest użyj i połącz, nieważne. W sumie czekajcie, do czego bym mógł to użyć? A okej, po prostu będę mógł tutaj wrzucić kamienie w ten sposób, nieważne. Patrzcie. W moich oczach uchodzisz za wiecznego akolitę. Nie masz ambicji, by wspiąć się wyżej w hierarchii kleryków? To byłoby ciekawe wyzwanie, ale klerycy najwyraźniej niechętnie dopuszczają maszyny do stanowisk kierowniczych w swoim łańcuchu dowodzenia. Według nich ludzie wzbudzają większy posłuch. Maszyny potrafią się często zbagować. To jest... niestety... niestety smutną konkluzją tego. Zobaczmy, mamy w ogóle już 4 tełki kleryków. Czy ja... Aha, tak, twórca broni, przecież na trójkę potrzebujemy. Ale możemy tę kufrę bojową sobie ulepszyć. Wie co, zrobimy to. Bo jeśli coś, to nam się przyda ta... O, proszę, i ona nam została pod czwórką, cały czas jest przypisana, to jest spoko. Możemy z dwóch tych zrobić lepszą kuszę, ale w ogóle coś ciekawe, kusze po ulepszeniu są słabsze niż łuki. Przynajmniej na to by wychodziło z perspektywy tego, co... jak wyglądają aktualne te ulepszenia. Dobra, jeszcze łuki myśliwskie przerzućmy sobie na zwykłe. I na to wszystko. No, a mamy też plany bojowe berserków do ogarnięcia, więc pójdziemy na pewno z Nyrą w pewnym momencie. Co jeszcze? To jest prasa do pocisków, ale tutaj raczej niewiele zrobimy, prawda? No właśnie, tworzenie amunicji. Mówiłem, tutaj po prostu koszty tworzenia amunicji są totalnie opłacalne, w sensie lepiej już po prostu amunicję kupić od kogoś. Póki co z mojego doświadczenia zawsze po prostu jest to wygodniejsze. Okej, spróbujmy zaoperować to teraz za ozie. Czego? Przepraszam, masz może chwilę? Jebana puszka, o co chodzi? Jak widzisz, przyniosłem... Jeśli za moment stąd nie znikniesz, rozjebię cię na pół. Cóż, to znaczy ja...
Sfajczył ci się twardy dysk? Powiedziałam, spierdalaj! Tak, oczywiście. Dobrze. Co za rozczarowanie. Nawet nie zdołam opisać tych uczuć. Ja mówiłem, rozczarowanie samo w sobie jest uczuciem. No, możemy z Krałoniem pogadzić. Ja coś się, że to będzie zabawne. Ach. 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Że co? Wybacz nam. Pewnie. Tylko powiedz mi, co to było. Komunikacja binarna. Co takiego? Komunikacja binarna to wymiana algorytmów, zazwyczaj przyjmująca formę numeryczną i używana do aproksymacji w przypadku problemów dotyczących analizy matematycznej. W porządku, już wystarczy. Widzę, że będziecie się dobrze dogadywać. Tak. Nie nazwałbym tej rozmowy idealną. Sądzę, że mogłaby udać się lepiej. Potrzebny mi ktoś, kto naprawdę doceni moją hojność. Spróbujmy ponownie. Odezwijmy się do kolejnego kandydata. Szczerze, wydaje mi się, że tam wiele nie było powiedziane. W sensie tam może padło kilka liter i to jest max, bo nie wiem do końca, z którego systemu korzystali, ale generalnie czy będzie to enkodowanie przy pomocy... to było... UTF, to było chyba UTF 8 czy 32, to jest ta liczba w ogóle, cyfra bądź liczba, która jest na końcu, wskazuje ilość bitów, a każdy bit to jest właśnie jedna z tych cyferek, więc jeśli byśmy nawet poszli w UTF-8, to będziemy mieli, nie wiem, dwie litery w tej całej rozmowie, jeśli w ogóle oni to dobrze zrobili. Mam wrażenie, że w pewnym momencie po prostu całkowicie porzucili jakikolwiek algorytm. W sensie, nie wiem, może rzeczywiście jakiś sens tego można wyciągnąć. Dla mnie to był bezsens. Patrz, kolejny jebany pajac. Jak widzisz, przyniosłem... Czy wyglądam ci na gościa, który bierze w łapę? Cóż, to znaczy, ja... Zamknij się! Tak, oczywiście. Dobrze. Co za rozczarowanie. Nawet nie zdołam opisać tych uczuć. Już taki jest to świat. Nie oszukujmy się, taka jest specyfika po prostu tego świata. Falk będzie tutaj, raz, że przez to, że jest robotem, będzie się gorzej na niego patrzyło, dwa, ludzie raczej będą podejrzliwie patrzyli na taki altruizm. I wydaje mi się, że w naszym rzeczywistym świecie też znacznie, w sensie jest to jednak dosyć podejrzane, kiedy ktoś jest aż tak miły dla nas. Nie wiem dlaczego w sumie, w sensie, okej, wiem. Dlaczego? Ponieważ większość ludzi jest po prostu podstępna i ludzie zaczynają po prostu, przestają sobie ufać i mają wrażenie, że jeśli ktoś jest wobec nich miły, to jest to wynikiem tego, że coś chce od nich uzyskać. Nie mówię tutaj o takim altruizmie teraz w kontekście tego, czy jest to rzeczywiście zysk, czy nie jest to dla danej osoby. Chodzi mi o zysk taki, żeby komuś zrobić coś dla kogoś, żeby potem móc to wykorzystać przeciwko tej osobie, albo żeby nakłonić tę osobę do współpracy, czy coś tego typu. Co jest dosyć smutną konkluzją, no ale cóż. Tak, o co chodzi? Mam coś dla pana, dowódco. Proszę przyjąć to mięso w dowód uznania. Czuję się wobec pana zobowiązany za wsparcie naszej społeczności. Proszę potraktować to jako wyraz wdzięczności. Dziękuję. Bardzo to doceniam. Cała przyjemność po mojej stronie. Miłego dnia. Ej, chwileczkę. Co tu się dzieje? O co chodzi? Nikt tak... Ludzie zazwyczaj... No gadaj! Co zepsułeś? Nie, naprawdę chciałem... To nic takiego. Pewien eksperyment społeczny. No dobra. Nie przeszkadzaj sobie. Przyjąłem. Poszło niemal jak po maśle. Chciałbym to od razu powtórzyć, jeśli nie masz nic przeciwko. Proszę, upewnij się, że kandydat będzie odpowiedni. Jasne, skoro tego ci trzeba. Będzie z tym pewnie mały problem. Szczególnie, że nigdzie nie widzę w ogóle Kai.
nie wiem, do kogo jeszcze mieliśmy iść, do myśliwych, no nie wiem, czy to są nasi myśliwi, chyba to są nasi myśliwi. Ale widzicie, to jest dosłownie to, co powiedziałem przed chwilą a propos Tialga. Niektóre suki są naprawdę perfidne, co nie? Mam nadzieję, że nie mówił o Kai. To coś, że... Odejdź! Że nie jest zbyt dobrze, by to... To wspaniała kobieta. Przyjął Jax. Niemniej. No ale właśnie, gdzie jest Kaja w tym wszystkim? Czyżby może gdzieś tutaj u góry, bo widzę, że to jest jakaś postać? Nie, to jest Crowny. Gdzie jest Kaja? Tam jest Zouza. Gdzież poszła nasza Kaja? A, tu jest, przy naszym... Peksie. Cześć, Falk. Dzień dobry, Kaju. Znamy się już od wielu lat. Aha, zaczyna się. Ale nigdy nie podziękowałem ci za pomoc i poświęcenie. Że co? Przyjmij ten kawałek mięsa w dowód wdzięczności za naszą współpracę. Och, nie trzeba. Ja tylko wykonywałam swoje obowiązki, ale dziękuję, doceniam to. Cała przyjemność po mojej stronie. Życzę ci miłego dnia. Tak, ja tobie też. Nie nazwałbym tej rozmowy idealną. Sądzę, że mogłaby udać się lepiej. Przepraszam, ale to jest tak... Ja uwielbiam, po prostu Falk to jest złoto. Uwielbiam Falka czasami. W sensie, ta misja to jest takie złoto. Ojejku. Proszę, przyjmij ten kawałek mięsa w udzięce za twoje lata pracy. Proszę, przyjmij ten bon na 20 zł do Amazonu ze względu na to, że pracujesz dla nas już 20 lat. Ale po prostu, tam mi się to skojarzyło, wybaczcie. Ale wyrosłeś. Często to słyszę, ale jakoś tego nie czuję. Jeszcze parę lat temu byłeś brzdącem, a teraz popatrz, jak dojrzałeś. Tego już nie było. To znaczy jak? Stałeś się spostrzegawczy. Nic nie ujdzie. Czy to do... Tak, to już na pewno było. Jestem wręcz przekonany, że to już było. Na pewno jeszcze znajdę dla ciebie czas. Asgard, no cóż, na razie nic więcej nam tutaj nie powie. Brakuje nam Foxa, ale zobaczmy, czy może Adam? Nie. O, u niego zresztą też mam misję, ale to nie to. Kurczę, nie wiem, do kogo jeszcze mogę zabrać teraz, w takim razie Falka. Jeśli mam być z wami całkowicie szczery. Ale ojej, muszę przyznać, że się uśmiałem. To było naprawdę zabawne. Ta misja. Jest to po prostu nieudolne. To jest nieudolne w taki pocieszny sposób. I nie wiem, mówię, też trochę zabawne, ponieważ no jego interakcje z ludźmi są dosyć takie nieporadne to jest dobre stwierdzenie. Co ma jeszcze w ogóle Gardok tutaj? On ma strzały, kupmy od niego w sumie strzały, czemu by nie, skoro już tutaj jestem. Pancerze i tak dalej raczej nas nie interesują, to mamy tylko manę. Okej, okay, to chyba nic więcej, w takim razie my mu tam sprzedamy co możemy. I nie, mało się tych rzeczy tutaj zebrało. W takim razie zaakceptujmy to. Chyba, no właśnie, niczego na razie tutaj nie mamy. On nas może najwyżej otwierać zamków nauczyć. Jeszcze. Dobra. Falk, czy może ty nam coś powiesz? Nie bardzo, ale nie mamy Foxa. A już chyba z każdym innym rozmawialiśmy tutaj. Czy ja mam w ogóle tę misję za... O, nie mam jej zaznaczonej, o dziwo. Mam zaznaczoną jakby jej główną część. Rolf i Balder. Ojejku, ja zapomniałem, że oni w ogóle są tutaj. Ja się totalnie do nich nie chodziłem. Może oni mają dla nas też jakąś misję. Przy okazji byśmy może coś zaakceptowali. Ojejku. Nie wiem, czy co by było z Foxem. Ja coś czuję, że Fox też by raczej tam tutaj nam na nic się nie zdał. Myślę, że po prostu on by podejrzewał, że ktoś go chce otruć czy coś takiego. On by powiedział, że nie, dzięki. Tyle. Właśnie, nasi myśliwi. Hej. Cześć. Czego do cholery chcesz? Jesteś łowcą, zgadza się? Nie twój interes. To prawda, chciałbym jednak... Nie kończ. Mam sporo roboty, a ty trujesz mi dupę. Lepiej więc spadaj i przestań płoszyć zwierzynę, tak? Przepraszam, nie zamierzałem ci przeszkadzać. Po prostu... Ale właśnie mi przeszkadzasz. Odwal się.
Tak, oczywiście. Ja tylko... Spierdalaj. Jak sobie życzysz. Rozpoczynam proces spierdalanie. Co za rozczarowanie. Nawet nie zdołam opisać tych uczuć. Wiecie, co jest smutne, że to się... Może nie w 100%, ale w dużym stopniu wszystko się przekłada bardzo... Bardzo dobrze na rzeczywistość. Cześć. O, cześć. Jesteś myśliwym, prawda? A ty... klerykiem. Zgadza się. Mam dla ciebie porcję mięsa. Surowe mięcho? Nie pogardzę. Ile udało ci się zdobyć? Wystarczająco. W takim razie co za nie chcesz? To prezent. Pragnąłem tylko wam pomóc. Wdechę. Dawaj je tutaj, zajmę się nim później. Chociaż... czekaj no. Chyba nie przyjdziesz kiedy indziej domagać się zapłaty, co? Dług u kogoś z góry to ostatnie, czego mi potrzeba. Co? Nie, nie. Ja... No to w porządku. Dzięki. Nie ma za co. Do usług. Przyjąłem. No i to chyba wszystko, zaraz z nim w takim razie pogadamy. Zobaczmy, czy tutaj w ogóle coś jest do wzięcia, czy tutaj będzie kradzież. Nie, możemy to wziąć. Mu ukraść garnek i mięso z puszki. Daliśmy mu mięso, zabraliśmy mu mięso z puszki. Pamiętajcie, jak się nie ma, co się pragnie, to się kradnie, co popadnie. Jak ma się wszystko, to się bierze jeszcze więcej. Prawdziwa polityka typowych korporacji. Właśnie. Skończyłeś już eksperyment? Czujesz się bardziej ludzki? Tymczasem zgromadziłem już chyba dosyć informacji. Jestem ci bardzo wdzięczny za pomoc. Dziękuję. Jak? Czy była to dobra okazja do nauki? Dostrzegłem zarówno jej mocne, jak i słabe strony. Nie zdołałem wychwycić schematu, który pozwoliłby mi przewidzieć reakcję tych osób na mój przejaw dobrodziejstwa. W kwestii zrozumienia ludzkich zachowań wciąż mam spore braki w wiedzy, a także wiele przeszkód do pokonania. Nie mogę się doczekać, aż się z nimi uporamy. Dziękuję. Do tego czasu zajmę się analizą zebranych danych. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciężki temat, bo nie każdy lubi prezenty. Ja na przykład jestem osobą, która nie przepada za otrzymywaniem rzeczy po prostu za darmo. Nie tak, że kogoś po prostu co to będę wyzywał czy obrażał, ale po prostu nie lubię. Jakby ja lubię zapracować sobie na wszystko to, co mam. Nie lubię po prostu mieć rzeczy za darmo. Albo może inaczej, dostawać rzeczy za darmo od kogoś. Chyba, że jest to coś, co bym chciał w życiu, ale nie wiem, czy to już mówiłem, ale na wszelki wypadek się ewentualnie powtórzę. Ja mam wrażenie w życiu już praktycznie wszystko, czego bym chciał, a to, czego nie mam, albo będę w stanie sobie na to oszczędzić w miarę szybko, albo jest to bardzo duża inwestycja, na którą chcę sobie zbierać i samemu po prostu do tego dojść bez osób trzecich, jeśli to ma sens. Więc po prostu, no jest to... O, proszę bardzo, coś znaleźliśmy. Teraz zauważyłem, że tutaj coś leży. Jestem osobą, która po prostu nie potrzebuje prezentów. Ja wolę... Też jestem osobą, która woli dawać niż brać. To jest... Nie wiem, po prostu mam wrażenie, że raz z czasem, kiedy zacząłem zarabiać wystarczająco, żeby się utrzymać i mieć oszczędności, zacząłem po prostu chcieć też robić przyjemność innym, dając im jakieś fajne małe rzeczy, jakieś drobiazgi. Ale też znam osoby, które nie lubią, jak się im daje rzeczy. Staram się na ile to możliwe nie kupować im za dużo. Ale po prostu lubię to robić tyle. Tak jakby... Nie wiem, nie mam ku temu żadnego konkretnego powodu, poza tym, że chcę, żeby komuś było miło, że chcę, żeby ktoś miał coś fajnego, jakiś fajny prezent ode mnie, który będzie albo praktyczny, albo będzie związany z tą osobą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest po prostu bardzo ciężko, nie znając danej osoby, spodziewać się jej reakcji. A nawet jeśli znamy tę osobę, to powinniśmy się zapytać, czy lubi dostawać prezenty, czy nie. Jeśli już taki prezent planujemy dać, bo tak ja mówię, może się to skończyć rzeczywiście tak z taką niefajną sytuacją. I ktoś może powiedzieć, o, co to za... jak można reagować źle na prezent? No to... Nie wiem, że nie jest to zła reakcja, po prostu nie każdy to lubi i tyle. No, tak samo jak nie każdy lubi, nie wiem, czekoladę, czy barszcz, czy cokolwiek innego sobie tam wymyślicie.
i każdy lubi dostać prezent. Niektórzy po prostu są bardziej jak ja, albo jeszcze bardziej skrajni niż ja i w ogóle nie znoszą dostawać prezentów. I nie znoszą na przykład ich dostawać i nie znoszą ich też dawać. Nie wiem, może dlatego, że niektórzy ludzie widzą to jako, o, potem będę miał długu danej osoby. Jest to prawdopodobnie też związane z tym, jak społeczeństwo aktualnie działa i jak społeczeństwo, czy raczej interakcje społeczne nas w jakiś sposób... Nie lubię używać słowa programują, bo to mi się strasznie kojarzy z takimi pseudonaukowymi, czy nawet nie pseudonaukowymi, a bardziej konspiracyjnymi materiałami, ale nasze zachowania są w pewien sposób zaprogramowane w oparciu o nasze doświadczenia, tak? Jak mówiłem, ludzie jako ludzie jesteśmy sumą doświadczeń. To, jacy jesteśmy, jest sumą naszych doświadczeń i czy to związanych z wychowaniem, czy to związanych z grupami, w których się obracamy. I no tak, jakby na to nie spojrzeć, reakcje społeczne i zachowania społeczne, które widzimy wokół siebie, sprawiają, że programujemy się w pewien sposób i to właśnie to wpływa na nas później. I to, jak jesteśmy zaprogramowani w cudzysłowie, również wpływa na to, że na przykład widzimy daną rzecz jako, o, to będzie teraz dług, który będę musiał spłacić, tak? Częściowo jest to kulturowe, też uważam, że można określić stwierdzenie zaprogramowanie. To jest bardzo, bardzo dużym ogólnikiem i bardzo dużym takim niedopowiedzeniem, które można sobie interpretować na wiele różnych sposobów. Niemniej, moi drodzy, już teraz, no może... Właśnie, pytanie, czy teraz może Falk, czy może bardziej Nyra? Wydaje mi się, że pójdę w stronę misji Nyry. Więc moi drodzy, to było na tyle na dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo tych moich dyskusji tej i wszelakich rozmów trochę z samym sobą. I mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym epizodzie, już jutro. Tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia, do następnego i na razie.